Tak, tak, jak się spodziewałem, 1% zachowany, 325 miejsce, i bym dostał fioletową dużą kulkę. No, niestety. Także nagrody, takie jak za 10%, które miałem ostatnim razem, nawet nie wiem, czy nie gorsze. Hmm, no, także szału nie ma, no ale to jest zawsze ryzyko, jak się człowiek wykupuje. A teraz przedstawiam propozycję obrony na przyszły turniej. I mam nadzieję, że będzie się tak broniła, samo jak ta tutaj, czyli 5 wygranych, jedna przegrana, super się obrona moja sprawdziła. Z łabędziem zrobionym na szybko na, na tanku. No i dobra, przejdźmy do konkretów. No i mamy krwawą miatkę, czyli uzdrowienia i wskrzeszenia nie działają. Co za tym idzie? Klasa wojownika jest totalnie no pozbawiona swoich walorów, bo Nigdy wojownik się na tym trybie nie odrodzi, nie ma takiej opcji. Za to inne klasy typu Łotrzyk czy Druid zyskują, bo Druid generuje sobie te miniony, które wiadomo, traktowane są jaka, jako tarcza, która dawa wam po prostu ekstra życie i jak przeciwnik sobie nie weźmie kart na miniony ani tam gormka, czy, czy kwasira, czy czegoś innego, co zabija miniony, czy blokuje. No, to może się nieźle zdziwić na tym trybie, kiedy zaczną się pojawiać te miniony, a nie będzie, nie, będą, nie będzie w stanie ich się pozbyć. U mnie, oczywiście, zagra K-Edmon w tym kostiumie najlepszym jego, tym co bije w 3 i są odporni na, i odwołuje wzmocnienia. No, chyba że coś mi się odwiedzi i zrobię na szybkości tą kreskówkową wersję na Maxa, ale nie sądzę. Myślę, że tamten będzie grał. Gra tutaj też Bogart. Bogart jest fajną kartą. Obniża defa przede wszystkim. Ale też może sobie zmysłem łowcy odbijać niesprzyjające statusy po użyciu speca na przeciwnika. Co też na pewno jest punktem zwrotnym. Może być podczas, podczas obron. Lixiu to będzie karta, która będzie, a przynajmniej powinna stać u wszystkich na tanku. Na pewno będzie dużo tych liksiu i się jeszcze zastanawiam, właśnie jak się przed nimi bronić. Prawdopodobnie wezmę sobie prowokację startową, czyli krzewo, ale, ale jeszcze nie wiem. Albo stracę slota i będę grał z kitty albo złotko, żeby odbijać ten no, to wyciszenie. Zobaczymy. Jeszcze turnieju nie ma. Do tego biorę będzie Dziewczę z dwóch powodów. Pierwszym powodem są naprawdę dobre statystyki. Ona ma takie same statystyki jak Jaś. Wiadomo, Jaś jest już starą kartą. No ale trójka jest taka sama jak czwórka w tym wypadku. I to będzie Dziewczę, przede wszystkim wiadomo, nie będzie się leczyło. Ale, ale jest szansa na to, że będzie wyszczeliwać te, wiecie, ekstra pociski. A do tego przez trzy tury będą wchodziły te uniki, które według mnie będą tutaj punktem zwrotnym, żeby się utrzymać przy życiu. No i biorę Jasia, który się troszkę gryzie z, z Lixiu, ale podejrzewam, że zanim Jasia odpali, to Lixiu może już nie być, dlatego sobie go asekuracyjnie tutaj biorę. Dobrymi wyborami jeszcze do drużyny obronnej są na pewno ten ponurak. Ten ponurak jest naprawdę fajny, mimo że ma klasę kiepską, ale, ale mega mocno bije. Myślę, że też niezłym wyborem jest do wzięcia Azmia lub Ferant na pozycję drugą i czwartą. Ale ja, Ferrand szczególnie, bo Ferant jest klasą Druida, więc mogą jeszcze się miniony pojawiać. Ale ja Ferranta nie mam na talentach. Nie mam niestety do Druida. Już guzików, wyzerowałem się totalnie, chyba mi zostały dwie, dwa symbole i to tyle, jeśli chodzi o druida. Myślę, że fajną opcją, taką powiedzmy na jak ktoś mało przełamań, to też można sobie down dać, bo może wpadnie do koszyka z słabszymi graczami i wtedy ta down tam może też nieźle namieszać i nawet ma lepsze statystyki niż. Bo będzie dziewczę, mimo że jest kartą starszą. I tutaj Down ma też fajną pasywkę, że ma 10% szans na to, żeby zmniejszyć obrażenia do 1. Więc yy, myślę, że, myślę, że można, to, można ją przemyśleć na ten tryb. <laughs> mimo, że to jest trójka. Yy, no i to tyle. Ferant Azmia to są karty, które jeszcze bym rozważył. Mieliki, Mieliki również będzie świetną kartą. A ten tryb jest druidem, więc, więc sama w siebie już robi e, miniony jej ta klasa. No i jak odpali, to też robi miniony, więc już przeciwnik musi wziąć kartę niszczącą miniony. E, a te karty zwykle mało co zadają obrażeń. A, a przed Gormek, który niszcząc potwory się leczy, no to wiadomo, nic więcej nie zrobi oprócz tego wyleczenia i zadania. Naprawdę małych obrażeń. A slot już jest zabrany, także myślę, że Miliki również byłaby świetną opcją, żeby zagrała na pozycji 2 lub 4. Więc jeśli miałbym dostęp do wszystkich kart, wszystkie by miał zrobione, przełamane, to zagrałby od lewej. Kaedmon w kostiumie drugim. Zagrałby Bogart, Liksiu yy, nie w tej kolejności Kaedmon. Później by zagrała, zagrałby Ferrand. Potem Liksiu. Obok Liksiu byłaby Mieliki. I na końcu stałby Bogart. Wtedy, wtedy Bogart z. Właśnie nie wiem, czy w sumie zamiast łabędzie jako dziewczę. Nie wiem, czy nie dam w sumie down. Aha, nie. To i tak nie będzie rodziny. to jest inna. Rodzina łowców-potworów. A tutaj. A Bogart ma rodzinę łowców, łowców z otchłani. Więc oni mają inną rodzinę, więc nie będę tej kombinował. To tyle, dajcie znać, jakie wy ustawiacie obrony, może powinienem coś zmienić, zamienić, jak uważacie. Trzymajcie się, powodzenia w jutrzejszym turnieju, cześć.